słuchajcie, wiosna nadchodzi dużymi krokami i bardzo się z tego powodu cieszę. Już mamy dłuższy dzień, jest ogólnie cieplej. Wiadomo, jeszcze wieje, jest mokro i kolorów nie za dużo, ale znajdzie się trochę zielonego. Przed nami super kolejny sezon, warto go wykorzystać. A dzisiaj porozmawiamy na temat ustawień kontrolera. To jest DJI RC2, on jest super, ja go bardzo lubię. To jest mocny kontroler, jeżeli chodzi o procesor. To jest jedyne radio, jakie działa nam w tej chwili z wyświetlaczem na OcuSync O4. A to, o czym chciałem powiedzieć, to są ustawienia i ustawienia klawiszy funkcyjnych C1, C2. Możemy je spersonalizować. I to samo dotyczy dwóch pokręteł. Zwykle to lewe pokrętło służy nam do ustawienia kąta gimbala. I to jest też super sprawa. Natomiast prawe pokrętło zwykle używane jest do zoomu, czyli do przybliżenia. Ale można też tutaj przypisać dodatkowe funkcje. Pokażę Wam w dzisiejszym materiale, jak możemy sobie to ustawić, jakie funkcje są możliwe do przypisania i jak to wszystko działa. Zaczynamy zatem. Będziemy dzisiaj działać na dwóch dronach. Będzie to R3, ale także Mini 4 Pro, dlatego że tylko te dwa modele są kompatybilne na dzisiaj z radiem DJI RC2. Zaczynamy zatem. Let's go! Przechodzimy sobie do menu głównego, czyli trzy kropeczki na górze po prawej stronie. Następnie przechodzimy do menu Control i stamtąd, czyli Control to jest sterowanie. Ja pokażę to menu zarówno w języku angielskim, jak i w języku polskim. Dlaczego pokazuję w języku angielskim również? Dlatego, że jest łatwiejsze, bardziej intuicyjne dla osób, które rozumieją te funkcje. Zdecydowanie łatwiej będzie zorientować się, o co chodzi. Ale pokażę Wam to równolegle też po polsku, także nie ma sprawy. Jeżeli chodzi o menu Control, czyli sterowanie, wchodzimy sobie tutaj do funkcji, która nazywa się Button Customization, czyli faktycznie to jest dostosowanie przycisków funkcyjnych. I tutaj mamy przycisk C1, to jest ten po mojej lewej stronie, czyli po waszej prawej stronie. Tutaj ma następujące funkcje. Recenter Tilt Down Gimbal, to jest wychylenie gimbala góra-dół. Następnie zmiana sposobu stabilizowania kamery. Follow to jest stabilizowanie w poziomie, albo FPV to jest faktycznie odwzorowanie nachylenia samego drona w stosunku do powierzchni poziomej, więc to będziemy za chwilę widzieli. Następnie jest możliwość włączenia dodatkowej lampy z tego poziomu. Cruise Control, czyli to jest de facto tempomat, i Vision Assist, czyli to jest możliwość patrzenia, spojrzenia przez poszczególne te kamerki z Obstacle Avoidance, te, które pozwalają nam na uniknięcie kolizji. Więc to są te możliwości, jeżeli chodzi o ustawienia Control. A teraz mamy ustawienia kamery i tutaj jest do dyspozycji. Blokada ekspozycji to jest numer jeden. Kolejna rzecz to jest podniesienie kompensacji, increase EV, exposure value, zmniejszenie, obniżenie kompensacji, wartości kompensacji i też przejście od razu do ustawień kamery. I ostatnia funkcja to jest zmiana pomiędzy orientacją pionową a poziomą. Jeżeli chodzi o inne, możemy bezpośrednio z tej pozycji też wywołać waypoint. Jeżeli ktoś dużo pracuje, wykonuje sporo misji, jest taka możliwość. Przejdźmy w takim razie do praktycznego zastosowania. Recenter Tilt Gimbal to jest dokładnie to, czyli po wciśnięciu przycisku mamy możliwość tutaj sterowania, wychylenia góra-dół. Następna opcja to jest Follow FPV. W tym momencie przechodzimy sobie w tryb poziomowania czy stabilizacji FPV i tu jest wszystko ok, ale jak lecimy, jak widzicie, w bok, to faktycznie widać różnicę. Polecimy sobie teraz w drugi bok i widać różnicę, jak nam stabilizuje się, odzwierciedla de facto nachylenie kamery, ta stabilizacja gimbala. Lecę jeszcze w bok, drugi, i to widać, że nam się wychyla praktycznie jak w dronie FPV. Oczywiście to nie jest to samo, natomiast widać, że nie jest stabilizowany ten obraz i kamera nie jest stabilizowana do poziomu. Teraz wróciłem do ustawień pierwotnych. Kolejna rzecz to jest lampa. To sobie pokażemy za chwilę, ale widać tutaj kontrolę tej lampy. W tej chwili jest to włączone. Następna to jest Cruise Control, czyli tu mamy w tym momencie tempomat. Polecimy sobie do tyłu. Uważajcie, ja sobie zrobię tak i leciutko ze wzniesieniem i w tym momencie ciach, przyciskam C1
i mamy wznoszenie się z oddaleniem i to wszystko działa automatycznie. Ja teraz w ogóle nie przyciskam, że nie steruję żadnym drążkiem, dron leci sam. Dobra, możemy sobie to wyłączyć poprzez C1, a teraz sobie zrobimy delikatne obniżenie też z lotem do przodu i w tym momencie tempomat, jeszcze raz spróbujmy, ciach. Teraz tempomat działa, nie? Tylko trzeba uważać, żeby te prędkości zachować odpowiednie, żeby nie zaliczyć gleby. Oczywiście tutaj są sondy. Jedziemy dalej, co możemy tutaj zrobić. Oprócz Cruise Control jest jeszcze do dyspozycji Vision Assist, to co mówiłem, czyli możliwość spojrzenia przez dane sondy, czy przez dane kamerki. Jak widać, to jest kamerka pierwsza. Pójdźmy sobie w drugą. Trzecia, to można sobie oczywiście rozszerzyć na cały ekran. I w tym momencie to widzimy, jak to wygląda na poszczególnych kamerach. Ciach, ciach, ciach i ciach. Dobra, mamy to. Przechodzimy do głównego menu, tak jak teraz. I to są ustawienia, które mieliśmy, jeżeli chodzi o kontrol, czyli sterowanie. Następna rzecz to są ustawienia kamery. I teraz mamy blokowanie ekspozycji. Spróbujmy sobie zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli na przykład obniżę kamerę. Szczególnie to będzie widoczne przy ustawieniach Pro. Tak. W tym momencie mamy blokadę ekspozycji włączoną. Tu widać to najlepiej w takiej chwili, jak zmiana kąta nachylenia gimbala, a tutaj widać, jak nam się ekspozycja zmienia, kiedy mamy to wyłączone. Zmienia się ISO głównie i shutter speed. To są te dwa parametry, które ulegają zmianie. Szczególnie jak podniesiemy kamerę do góry, będzie to lepiej widoczne. Tak jak teraz, nie? Dobra, i to jest to. Increase EV, czyli możemy w tym momencie sobie podnieść kompensację. Tak? Plus 0,3, plus 0,7, 1. Lub też obniżyć kompensację, decrease. Kwestia wprawy i takie rzeczy można spokojnie opanować. Gotowe. Następna opcja, która tutaj jest możliwa w menu, to jest wywołanie ustawień kamery. Ciach. I mamy w tym momencie wywołanie ustawień samej kamery. Wracamy do Control i Button Customization. I tutaj mamy Portrait Landscape jeszcze. Wybieramy ciach, przejście w tryb pionowy i powrót do poziomu. Dobra, to jest to. No i ostatnia rzecz, którą tutaj można zrobić z tego poziomu, to są inne i planuj waypoints. Czyli w tym momencie możemy sobie wywołać waypointy, jeżeli to tylko przypiszemy. Tak, mamy to. Tu uruchomiłem też ERA trójeczkę i to, co chciałem pokazać, to jest możliwość wyboru w klawiszu funkcyjnym, w funkcjach przełączanie kamer. Jest to możliwe. Do C1 teraz sobie założyłem. Mamy kamerę jednokrotny zoom, czyli ekwiwalent 24 i w tym momencie trzykrotny przechodzi. Da się to zrobić. A co się stanie, jak zacznę nagrywać? Nagrywam? Nie, podczas nagrywania to jest niemożliwe. Ale jak nie nagrywam, to jest gitara. Ciach. I to działa. I teraz to, co zrobimy, to pokrętło prawe nasze dostosujemy. Adjust focal length. I tutaj mamy kilka funkcji. Kamera i ADL, ale tak naprawdę działa tylko kamera. Zoom in i out. To zwykle jest z defaultu zrobione. Czyli zobaczcie, w tym momencie nam się obraz powiększa. Widać tutaj obok na kółeczku, jakie to są wartości. Ja przejdę w ustawienia automatyczne, żeby te wszystkie parametry tutaj się nie wyświetlały na ekranie. Teraz to widać. Jeszcze raz. Ciach. Podnosimy do trzykrotnego zoomu. Super. Następna możliwość, jaką tutaj mamy,
to jest Adjust Focal Length. De facto tutaj mamy ogniskową stałą, ale możemy jednokrotny, dwukrotny, trzykrotny zoom cyfrowy, czyli nie płynnie nam się wznosi, tylko od razu ciach podwójny, ciach potrójny. A oni to nazwali Adjust Focal Length, czyli ustaw tak naprawdę ogniskową, ale ja bym powiedział, że to jest zoom jednokrotny, dwukrotny i trzykrotny. Następna rzecz to jest Adjust EV, czyli Exposure Value. Można też tutaj sobie kompensację ekspozycji ustawiać z tego poziomu. Super. Przejdziemy do jednokrotnego powiększenia. W tym momencie mamy jedną działkę na minus, teraz jest neutralnie, teraz jest na plus. Możemy troszeczkę zdjąć na minus 0,3 na przykład. Super. A następna możliwość to jest Adjust Shutter Speed, czyli migawkę, można też ustawiać. Zobaczcie tutaj. Tutaj widać, nie? Teraz jest bardzo wolna migawka, czyli długi czas naświetlania. Teraz jest coraz krótszy czas naświetlania i ISO nam za tym idzie, dlatego że mamy blokadę. Jak ISO nam kompensuje te wartości. Jeżeli chcemy ISO osiągnąć wartość setka, no to dobrze, wychodzi nam mniej więcej 1/100 sekundy. Mam filtr dzisiaj ND16. No i tutaj zostało nam 17% akumulatora, więc zobaczmy, czy tutaj coś jeszcze jest. ISO można podnieść z tego poziomu. Tak. No, więc to są te możliwości, jeżeli chodzi o ustawienia zarówno klawiszy funkcyjnych, po C1 ustawiamy tak samo jak C2, jak i ustawienia tego kółka gimbal. Będziemy lądować. Poszło bardzo ładnie, zdołaliśmy nawet wylądować. Wszystko gra, troszeczkę wieje, ale jest naprawdę fajna pogoda i super warunki dzisiaj. Rewelacja do latania, świetnie. Dobra, ostatnia rzecz, jaką zrobimy sobie, to ustawienia w języku polskim, więc wchodzę, dwa razy przeciągam na dół, ustawienia systemowe, język, czyli system language, i tutaj będziemy mieli board dotyczący języków, przeciągamy polski wyżej i w tym momencie powinniśmy mieć przełączenie już na język polski systemowo, także dla aplikacji DJI Fly. I to jest całkiem spoko, natomiast zobaczmy, jak wyglądają te poszczególne komendy, dlatego że one nie są takie intuicyjne. Sterowanie, między innymi dlatego, że mamy małą ilość znaków do dyspozycji, dostosowanie przycisków i tutaj mamy kontrola. Wycentruj przechyl stabilizator, czyli gimbal, tak? Śledź FPV. Follow to jest tak naprawdę nie śledzenie, tylko to jest follow. Podążaj za poziomem de facto, znajdowanie poziomu. Następna rzecz to jest światło pomocnicze, czyli dolna lampa i tempomat, to wiadomo, cruise control. Wspomaganie wizji to jest spojrzenie przez te kamery dookoła, żebyśmy mieli jasność. Jeżeli chodzi o kamerę, ustawienia kamery, to jest blokada ekspozycji, podnoszenie kompensacji lub obniżanie, o to, o czym mówiłem, ustawienie aparatu, czyli to jest tak naprawdę ustawienie kamery, przełączanie między trybem poziomym i pionowym. To tutaj jest w porządku, tu jest planowanie lotu z punktami orientacyjnymi, czyli waypoints. Teraz popatrzmy sobie na pokrętło i mamy przybliż, oddal, dostosuj ogniskową, czyli przybliż, oddaj, to jest płynne przybliżanie, a dostosuj ogniskową to jest 1, 2 lub 3, od razu przybliżenie, to jest krotność de facto. Następnie mamy dostosowanie kompensacji, a szybkość migawki, czyli shutter speed, inaczej czas naświetlania, no i dostosowanie ISO. Innych tutaj funkcji nie ma. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o tą całość w języku polskim. Słuchajcie, i na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia klawiszy funkcyjnych C1, C2 i pokrętła, głównie prawego, bo lewy wykorzystujemy do wychylenia gimbala. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach, jak to wygląda w Waszym przypadku. Słuchajcie, to, co jest jeszcze mega ważne, jeżeli robisz swoje pierwsze kroki z dronem, jeżeli zaczynasz przygodę lub planujesz, skorzystaj koniecznie z mojego darmowego warsztatu. W sumie z warsztatów skorzystały już
już ponad 13 tysięcy ludzi, 13 400 na dzisiaj. W darmowym warsztacie Jak zacząć przygodę z dronem omawiam tych 5 podstawowych kroków, czyli wybór modelu, obranie twojej wizji, ścieżki rozwoju w taki sposób, żeby dron po 3 miesiącach nie wylądował w szufladzie, bo wydajemy na niego kupę kasy, więc tam wskażę ci tą drogę. Warsztat jest darmowy, link znajdziesz w opisie pod filmem. Natomiast jeżeli latasz tymi nowymi modelami, takimi jak R3, Mini 4 Pro czy Mini 3 Pro, zapraszam cię bardzo serdecznie do warsztatów tematycznych, gdzie omawiam po kolei od pudełka po projekty kreatywne, pełne wykorzystanie danego modelu. Linki też znajdziesz w opisie pod filmem. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, trzymam kciuki za super sezon, za twoje postępy i coraz lepsze projekty kreatywne. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!